10 zagranicznych gwiazd powiązanych z Polską. Dziś będzie odcinek o międzynarodowych gwiazdach powiązanych z Polską, niekoniecznie mających jakąś, nie wiem, bliską rodzinę w Polsce, ale też powiązanych w jakiś inny sposób. Ogólnie nie jesteśmy jakąś popierdółką typu Słowenia czy Łotwa, że nikt o nas na świecie nie słyszał, bo w światowych mediach pojawiało się wiele nawiązań do Polski. Na przykład Kubrick zachwycał się polskim dekalogiem, który zresztą później chciał zrealizować wersję anglojęzycznej George Clooney. George Bush poprawił na debacie, gdy ten wymienił trzy państwa koalicji antyterrorystycznej, zapominając o czwartym, czyli Polsce, wypowiedział wtedy zapomniałeś o Polsce. Popatrzmy więc na gwiazdy, które w mniejszym lub większym stopniu z Polską są związane. Mia Wasikowska, australijska aktorka znana Wam pewnie głównie z filmu Tima Bartona, Alicja w Krainie Czarów. Mia urodziła się i dorastała w stolicy Australii, Canberra. Jej matka Marzena Wasikowska z zawodu fotograf pochodzi z Polski, natomiast jej ojciec John Wright jest australijskim fotografem i kolarzystą. W 1998 roku, kiedy miała 8 lat, Wasikowska i jej rodzina mieszkała w Szczecinie przez prawie rok. Od czasu do czasu aktorka odwiedza Polskę. W wywiadach Mija Wasikowska podkreśla, że jest Polską z Australii i kocha kino Kieślowskiego. I to właśnie Kieślowski jest uwielbiany za granicą. Dość często się spotykam właśnie, że za granicą jak ktoś już trafi na niego, to się kompletnie zakochuje w jego filmach. Także wam też polecam ogólnie produkcję Kieślowskiego. Martin Scorsese, amerykański reżyser, scenarzysta, montażysta, aktor i producent filmowy, laureat Oscara za reżyserię filmu Infiltracja, doktor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. W Łodzi. Życie na ulicach Małej Italii ukształtowało zarówno styl, jak i fabularną zawartość filmów Scorsese'a. Opowieści z ulic, zamieszane z doświadczeniami z własnego życia, miały się stać podstawowym źródłem jego pierwszych otwarcie autobiograficznych filmów długometrażowych. Mówią o nim najbardziej utalentowany reżyser ostatnich lat, wirtuo stylu, artysta pasji i obsesji. Mówią też o nim artysta kontrowersyjny. Jego filmy często wzbudzają sprzeciw. Nakręcił w ostatnim czasie m.in. kultowego Wilka z Wall Street, w którym wyśmiewał korporacje. Kręci filmy, nie zwracając uwagi na obowiązujące mody czy panujące trendy. Reżyser przyznaje się w jednym z wywiadów do tego, że duży wpływ na jego twórczość miała polska kinematografia. Zacytuję tutaj jego słowa: Nie umiałem wytłumaczyć, jak wielki wpływ miało wasze kino. Panowie Wajda, Polański, Skolimowski, cała grupa tego czasu. Na moją twórczość filmową i ma do dziś, bo gdy robił film, zazwyczaj łapię się na tym, że pokazuję aktorom czy operatorom właśnie polskie filmy. Jeśli tego mało, to Martin Scorsese w 2014 roku zapoczątkował w Stanach Zjednoczonych cykl pokazów arcydzieł polskiej kinematografii pod tytułem Martin Scorsese Presents Masterpieces of Polish Cinema, które sam wytypował jako najlepsze polskie filmy. Prezentacja polskiego kina w Ameryce Północnej zainicjowana została. Od 5 do 7 lutego 2014 roku w Nowym Jorku. Zaplanowane tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie obejmowało pokaz 21 polskich filmów po rekonstrukcji cyfrowej, które prezentowane były w 30 miastach. Pokazy cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem publiczności aż do końca tournée w lutym 2015 roku. Uma Thurman, aktorka amerykańska, filmowa i modelka. Występowała w wielu filmach, od komedii romantycznych i dramatów po science fiction i filma akcji. Po występach na okładkach brytyjskiego Voyage z grudnia 1985 i maja 1986 zagrała w filmie Niebezpieczne Związki. Zyskała międzynarodowy rozgłos dzięki występowi w Pulp Fiction, za który otrzymała nominację do Nagrody Oscara. Została okrzyknięta muzą Quentina Tarantino, zagrała główną rolę w w filmach Kill Bill, która przyniosła jej dwie dodatkowe nominacje do Złotego Globu. Urodziła się w Bostonie, jest turką Neny Turman, modelki i psychoterapeutki oraz Roberta Aleksandra Farrara, Turmana, pierwszego amerykańskiego mnicha buddyjskiego. Jej imię pochodzi od hinduskiej bogini światła i piękna umy. Jest potomkinią Polaków z Głogówka. Jej dziadek, Friedrich Karl Johannes von Scheldburg, urodził się w 1886 roku w Głogówku. Był z urodzenia baronem, a z wykształcenia prawnikiem. Jego ojciec pochodził z Wrocławia, a matka z pokoju koło Namysłowa. Paul Michael Lewesk, amerykański wrestler znany pod pseudonimem ringowym Triple H, jest członkiem rodziny McMahon, do której należy główna część majątku WWE. Jest on również wiceprezydentem od poszukiwania talentów, live eventów oraz spraw kreatywnych federacji wrestlingu WWE, a także założycielem i akcjonariuszem NXT. Pewnie zastanawia Was, co wspólnego ma z Polską. Ano, był trenowany przez Władysława Kowalskiego. A kto to? Władysław Kowalski, znany bardziej jako Killer Kowalski bądź Herkules Kowalski, był pierwszym etnicznym Polakiem, który walczył o najwyższy tytuł w wrestlingu WWE Championship. W 1977 roku założył zawodową szkołę wrestlingu w Malden w stanie Massachusetts i trenował takich wrestlerów jak Triple H czy Kofi Kingston. W 1996 roku został wprowadzony w WWE Hall of Fame. Zmarł w 2008 roku, ale jego dziedzictwo. Pod postacią Triple H zostało. Jerry Springer, amerykański dziennikarz, polityk, aktor i muzyk od 1977 do 1978 z ramienia Partii Demokratycznej, burmistrz miasta Cincinnati w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Prowadzący telewizyjny talk show Potyczki Jerego Springera. Obecnie Springer prowadzi także Vera American Radio, program Springer on the Radio. Wziął udział w amerykańskiej edycji tańca z gwiazdami, jest także aktorem i muzykiem. Jego korzenie sięgają dzisiejszych ziem polskich. Dokładnie przedwojennego Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecinka, który zamieszkany był przez sporą grupę Żydów. Po spaleniu przez Niemców synagogi w listopadzie 1938 roku w trakcie pogromów nocy kryształowej młode małżeństwo Richarda Springera i Margot Kulman postanowiło uciec ze Szczecinka. Podczas ostatniej wizyty w Szczecinku burmistrz miasta zaprosił go do udziału w honorowym komitecie obchodów 700-lecia Szczecinka, które odbyły się w 2010 roku. Natalie Portman, amerykańsko-izraelska aktorka, laureatka Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie Czarny Łabędź. Jej ojciec, Avner Harshlak, jest ginekologiem specjalizującym się w leczeniu niepłodności. Matka, Shelley Stevens, jest malarką amatorką. Pochodzi z Cincinnati w Ohio. Jej rodzice są Żydami. Ojciec jest potomkiem emigrantów z Polski i Rumunii, zaś matka z Austrii i Rosji. Dziadek Natalii Portman ze strony ojca pochodził z Rzeszowa, natomiast prababka ze strony ojca pochodziła z Rumunii. W czasie II wojny światowej była brytyjskim szpiegiem. Petrus Ratajczyk, amerykański muzyk, kompozytor i basista, wieloletni członek grupy muzycznej Type O Negative. W 2006 roku piosenkarz został sklasyfikowany na 81. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. Miał pochodzenie polskie ze strony ojca i babki, która mieszkała w Warszawie, islandzko-szkockie ze strony matki oraz częściowo rosyjskie. Sam o swoim pochodzeniu mówił następująco. Chciałbym sprostować, bo moje korzenie są bardziej Polskie niż rosyjskie. Owszem, mam przodków pochodzących z Rosji, ale to dalsze pokrewieństwo. Moja mama miała pochodzenie szkocko irlandzko islandzkie a ojciec polskie. Z Rosji pochodzili dalsi krewni taty. Według rodzinnych podań, które przywołuje Petrus, miał on mieć krewnych w Gruzji, a do jego rodziny miał należeć Józef Stalin. Stąd pseudonim artystyczny Petrusa Stili, czyli z angielskiego stal, jak Stalin. Brian Hugh Warner, amerykański piosenkarz, lider i wokalista zespołu Merlin Manson, zresztą sam używa takiego pseudonimu, jest znany przede wszystkim z prowokujących tekstów, kontrowersyjnego wizerunku i zachowania. Uznany za skandalistę, był tematem wielu kontrowersji, szczególnie pod koniec lat 90. XX wieku. W 2006 roku piosenkarz został sklasyfikowany na 44. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według HIP. Parader. Urodzony w kanton w stanie Ohio, jest scenem Hugh Warnera i Barbary Ware, katolika i parafianki kościoła episkopalnego. Według autobiografii artysty pod tytułem Trudna droga z piekła, jest on pochodzenia angielsko-niemiecko-polskiego. Wspomina m.in. o obrazie św. Jana Pawła II wiszącym w kuchni jako jego polskiego dziedzictwa. Axel Rose, amerykański wokalista rockowy, autor tekstów, producent muzyk, multiinstrumentalista, lider Guns N' Roses. No taki Hamto mógł pojawić się tylko z Polski. William Bruce Rose Jr., bo tak nazywa się, naprawdę urodził się i dorastał w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Babcia wokalisty pochodziła z Polski. Kiedy się urodził, jego matka miała 16 lat i była licealistką, a ojciec... Określony jako trudny i charyzmatyczny lokalny przestępca. Miał wtedy tylko 20 lat, więc powiedzmy, że jego przeszłość była dość ciężka. Scarlett Johansson, amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, scenarzystka oraz piosenkarka. Przełomowe okazały się dla niej role w Men in Low z 1996 roku, gdzie zagrała pierwszą główną rolę, oraz w zaklinaczu Konis z 1998 roku, kiedy to zagrała u boku Roberta Redforda. Od tamtego momentu zagrała m.in. w filmach Safi Coppoli, Petera Webera, Briana De Palmy czy Luca Bessona. Trzykrotnie wystąpiła w filmach Woody'e'a Allena oraz. Kilkukrotnie w produkcjach franczyzny Marvela. W maju 2017 roku została najlepiej zarabiającą aktorką Hollywood wszechczasów. Urodziła się 22 listopada 1984 roku w Nowym Jorku. Jej ojciec, architekt Karsten Johansson pochodzi z Danii. Jest synem Ejnera Johanssona, pisarza, scenarzysty i reżysera. Matka Melanie Sloan jest producentką filmową, która wywodzi się z żydowskiej rodziny o polsko-białoruskich korzeniach. Dziadkowie ze strony matki wyemigrowali z Polski do USA przed II wojną światową, natomiast sol dziadek stryjeczny, zginął ze swoją rodziną w getcie warszawskim.